Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Koroną Kielce, a dzisiaj gramy mecze z Piastem Gliwice oraz ze Śląskiem Wrocław. Śląsk jest bodajże siódmy w tabeli, a Piast zajmuje 15 lokatę, więc nie są to czołowe drużyny, ale na takie też trzeba uważać, bo one często sprawiają niespodzianki. Więc pora zaczynać pierwsze spotkanie. I zobaczmy, ładnie Piast wybija. Ale ma piłkę Sylwestrzak. Sylwestrzak podaje do Odegaarda. Odegaard ładnie wpatrzył Przybyłę. Michał Przybyła jest w dobrej sytuacji do oddania strzału. Zobaczmy, czy mu się uda. Niestety trafia w obrońcę. Jeszcze strzela głową. Obrońca wybija. Pawłowski strzela, też blokowany. No, obrona Piasta gra dobrze. Przybyła jeszcze walczy o główkę, ale przegrywają niestety. I Piast spokojnie przejmuje piłkę. I zobaczmy, akcja Piasta. Barysić do Szeligi. Szeliga wypatrzył Barysicia, ten podaje do Murawskiego. Radosław Murawski, ależ fantastyczna interwencja Treli. Stadion świata. Świetnie broni uderzenie kapitana Piasta Gliwice. No i kolejna akcja Piasta. Wacek podaje do Żywca. Sasza Żywec. Żywec wypatrzył Mraza. Mraz do Żywca. Żywec, Mraz. Mraz przebija się, podaje do Żywca. Sasza Żywec, słupek! Bardzo niebezpieczna sytuacja dla Piasta Gliwice. No i będzie rzut wolny dla Korony Kielce. Grę wznowi Bartłomiej Pawłowski. Zobaczmy. Bartłomiej Pawłowski, Rusow na słupek. Fantastyczna interwencja Słowaka. Dowbogoj Rusow kapitalnie interweniuje. No i akcja Korony. Łukasz Janoszka, zobaczmy to. Łukasz Janoszka do Odegaarda. Odegaard ładnie podaje w uliczkę do Przybyły. Michał Przybyła, 1-0. Fantastyczne wykończenie. I Korona obejmuje prowadzenie na stadionie w Kielcach. Naprawdę fantastyczna akcja. Tutaj Janoszka podaje do Odegaarda. Odegaard w uliczkę do Przybyły. I Przybyła po długim słupku umieszcza piłkę w siatce. Tak powinno być. Tym razem Rusow bez szans na interwencję. No i akcja Piasta Gliwice. Szybko chcą odrobić straty. Neszpor. Neszpor przebija się. Podaje do Wacka. Wacek odgrywa do Mraza. Mraz z powrotem do Wacka. Wacek uderza, ale obok bramki, na całe szczęście. No i akcja Korony Kielce, na całe szczęście. Selina podaje do Airama Cabrery. Airam Cabrera z polu karnym uderza, ależ fantastycznie broni Rusow. Nie dał się zaskoczyć strzałem w krótki róg. No i akcja Piasta Gliwice. Jankowski odgrywa do Koruna. Urosz Korun do Radosława Murawskiego. Jeszcze Ebert przyjął piłkę. Murawski, Neszpor, Mak podaje do Barysicia. Ten uderza z głowy, ale anemiczne uderzenie i spokojna interwencja Treli. No i będzie rzut z autu dla Piasta. Barysić wrzuca na Neszpora, ale wygrywamy główkę. Ale niestety głupia strata. Jest jeszcze Ipsza. Ipsza, ależ fantastycznie Trela. Brak słów po takich interwencjach. Genialnie uderzył Ipsza, ale jeszcze lepiej interweniował bramkarz. No i akcja Korony, zobaczmy. Selina bardzo ładnie podaje do Airama Cabrery. Airam Cabrera rozpędza się. Airam Cabrera uciekł obrońcą, co wymyśli? Cabrera jeszcze ma piłkę, bardzo dobrze, odchodzi, podaje do Seliny, ale znów Rusow niestety interweniuje bardzo dobrze. Przybyła jeszcze zagrywa, ale strata. No i koniec spotkania. Korona zwycięża 1-0, było to bardzo ciężkie spotkanie. Piast miał też swoje szanse, ale na szczęście Trela bronił fantastycznie, chociaż nic nie można ujmować Rusowowi, bo on też naprawdę bronił kapitalnie. Zobaczmy tutaj gola. Piękne podanie w uliczkę do Przybyły, a ten uderzył po długim słupku, no i bramkarz bez szans. No fantastyczne spotkanie pod względem ilości strzałów,
Ale goli trochę mało, jak na 13 celnych strzałów tylko jedna bramka. No słaby wynik. To pokazuje, jak dobrze bronili bramkarze. Zobaczmy, tutaj jeszcze, dla potwierdzenia, 6 interwencji Treli, 4 Rusowa. Bardzo dobre spotkanie. Dla kibiców, przejdźmy dalej. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, jak widzimy wiadomość od zawodnika. Fertow czuje się sfrustrowany. No ciekawie, nie powiem. Nie jest to mój pierwszy wybór, ale może kiedyś tam dostanie szansę. Zobaczmy tabelę. No tracimy już tylko 4 punkty do Legii Warszawa, nie ma tragedii. Można to odrobić, na spokojnie. Czas na trening oczywiście. Czytujemy, symulujemy wszystkie, bo jakoś nie chce mi się grać. Jeszcze dla bramkarza w karierze Borucem mogę potrenować, ale to jest już dla mnie zbyt nudne. Jeszcze te treningi bramkarskie są dla mnie trochę bardziej emocjonujące. Chociaż ten jeden na poziomie srebrny, no też jest taki dość sztampowy, no. O, kolejny raport skauta. Kiedyś ich wyłączę spokojnie, naprawdę. Kiedyś to się zrobi, ale to w przyszłości. No i pora zaczynać mecz ze Śląskiem Wrocław. Jeszcze małe zmiany w składzie. Damy Gabowcowi szansę, dlaczego by nie. Za Odegarda wyjdzie Selina i jeszcze na ławce wyląduje Ajeti. No i gramy. I zobaczmy akcję Śląska Wrocław. Ale strata. Selina wyprowadza akcję. Dejmek. Dejmek podaje do Przybyły. Przybyła, rozpędza się. Kapitalna akcja Przybyły, zobaczmy. Przybyła, jest już w polu karnym faulowany. Panie sędzio, musi być czerwona kartka. Musi być po prostu. Kolejne brutalne wejście w naszego zawodnika w kolejnym meczu Ekstraklasy. I zobaczmy decyzję sędziego. Tak, jest czerwona kartka. Celeban wylatuje z boiska. Bardzo dobra decyzja. Podobną decyzję sędzia podjął w meczu z Ruchem Chorzów niedawno. Zobaczmy tutaj. Celeban nie był zainteresowany piłką. Chciał ewidentnie tylko zakończyć sezon Przybyle. No i Borja Majoral podejdzie do rzutu karnego. Zobaczmy. Borja Majoral! Tak samo jak zawsze i tak samo skutecznie. Naprawdę, ten sposób na rzuty karne w karierze jest bardzo dobry, bo praktycznie jeśli się nie trafi w metalowego pręta, to gol za każdym razem pada. Bo bramkarze najczęściej zostają w środku albo rzucają się właśnie w dół. Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji, no ale wiadomo, każda kariera jest inna. Ale najważniejsze jest to, że obejmujemy prowadzenie ze Śląskiem Wrocław. No i znowu ładna akcja, może być Koronkiel. Zobaczmy, Pawłowski, Bartłomiej Pawłowski rozpędza się skrzydłem, o to chodzi. Kapitalna akcja Bartłomieja Pawłowskiego, nadal jest przy piłce. Bartłomiej Pawłowski. Pawłowski, ależ fantastycznie Pawełek. Ratuje swoją drużynę. I zobaczmy już końcówka spotkania, Majoral. Borja Majoral podaje do Ajetiego. Albian Ajeti. Ajeti ładnie tutaj się naprawdę rozpędza. O to chodzi. Trzeba teraz przetrzymać piłkę. Ajeti. Ajeti nadal ją ma. Nie da się mu odebrać piłki. Ajeti. Ajeti uderza, ale blokowany, ale fantastycznie zyskał dla nas kilka minut. No i koniec spotkania. Zwycięstwo 1-0. Nie było to porywające widowisko. Praktycznie Śląsk nie miał żadnych szans, więc było to jednostronne widowisko. No udało się wygrać po karnym Majorala. Czerwoną kartkę dostał Celeban, więc to też miał duży wpływ na grę. No jak widzicie, Śląsk nie oddał nawet strzału, czy celnego, czy niecelnego, więc nie mógł wygrać. Chociaż to jest FIFA, tu jest wszystko możliwe. Zawodnikiem meczu Radek Dejmek. Bramka Majorala, oczywiście bez asysty, jedna interwencja Treli, dwie Pawełka. Bramkarze byli dość pewni, chociaż Trela nie miał co robić. No i przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu. Oczywiście teraz czas na trening, symulujemy. Dobre dwa spotkania wygrane po 1-0. Wiadomo, ja też bym chciał, żeby padało więcej goli, no ale to nie jest futno. Z komputerem jednak nie jest tak otwarta gra. Bo w Ultimate to gra jest bardzo otwarta, można by powiedzieć. Wyniki 5-0, 6-0, jakieś 4-1, 4-2 to nic nadzwyczajnego. A tutaj jednak to by było święto.
No nadal Legia utrzymuje te 4 punkty przewagi, my mamy 1 punkt przewagi nad Lechią, więc nie jest to pewna przewaga. Najlepszym strzelcą obecnie jest Pitr i Pajszą. Najwięcej asyst Pawłowski i Pajszą. Oczywiście Pawłowski nie z naszej ekipy, tylko z Lecha Poznań. Najwięcej czystych kont Trela, potem Szmatuła i Cieżniak. No a żółte i czerwone kartki nie będę czytał, bo oni nie zasługują jakby, żeby ich wyróżniać za to, że je dostają. No i zobaczmy kalendarz. W następnym materiale zagramy ważne spotkania z Lechią Gdańsk oraz z Pogonią Szczecin, więc czeka nas wyjazd na północ Polski. Oby nam tam dobrze poszło. No, kolejny raz raport dostajemy, fajnie. Niezmiernie się cieszę z tego powodu. Czekajcie, jeszcze jedną rzecz tutaj trzeba będzie zrobić. Nie to. Ja się chcę ich pozbyć. Czekajcie. O, dobra, tak możemy to zrobić. No, wreszcie się za to wziąłem. Przerywamy obserwacje, nie obchodzą nas ci skauci. Bo te raporty są mi niepotrzebne. Jak wiem, kogo chcę zawsze ściągać. Więc jak coś ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał, albo jeszcze nie, czekajcie. Powołanie do kadry, jeszcze to przeczytajmy. Sylwestrzak i Dejmek. Fajnie. Więc jak coś ludziska, już wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i zapraszam was na następny. Trzymajcie się.